rozwijać swoje tego. I myślę, że za parę lat klub sportowy Pciwianka będzie po prostu korzystał przede wszystkim z własnych zawodników, z własnych, gdzie na dzień dzisiejszy jest ponad 200 osób, tych młodzieżowych, które po prostu na co dzień i trenują i to treningi mamy po prostu bardzo profesjonalne, kadra po prostu jest super, także po trzy razy w tygodniu trenują nawet żaczki najmniejsi i rzeczywiście... Yy, nie byłoby też tego sukcesu, mówię tego młodzieżowego, jakby nie rodzice. To też trzeba oddać hołd, że rzeczywiście rodzice się włączyli, bo klubu by jako nie było stać po prostu aż tak rozbudować to, ale rodzice się włączyli i to powoduje, że po prostu rzeczywiście bardzo prężnie, to muszę się pochwalić, że nie ma drugiego klubu na terenie pod podokręgu miesięcy, żeby tak z drużynami młodzieżowymi po prostu. To szło do, do przodu. Jeszcze jedno pytanie, czy faktycznie, jeżeli macie taką grupę, tyle grup młodzieżowych, jak wygląda wasza infrastruktura, bo macie bardzo nowoczesny, kameralny obiekt, ale czy jak wygląda sprawa innych boisk treningowych? Powiem tak, no tu mamy trochę po prostu niedosyt tych boisk, bo rzeczywiście mamy jedno główne boisko do gry, meczowe i seniorzy głównie trenują na. Yy, bojsku meczowym. Więc ta baza jest zła. Natomiast mamy jeszcze koło boiska taki placik, to te rzaczki, czy te najmniejsze grupy po prostu z tych młodzieżowych, jeśli jest, są warunki sprzyjające, no to trenują po prostu za głównym boiskiem, żeby trochę zaoszczędzić. Te, yy, jesienią, czy zimą, w okresie przygotowawczym mamy do dyspozycji Orlika gminnego, gdzie ma, możemy wchodzić kiedy chcemy. Mamy po prostu salę, dużą halę po prostu do, do treningów w stróży, ale to jest gminny obiekt, gdzie, z którego też możemy korzystać, ale to wszystko jest niewystarczające. To jest nie, bo jest za dużo drużyn, coś myśli się po prostu urząd gminy, myśli, że po prostu przy szkole podstawowej, przy gimnazjum ma być nowe boisko budowane, gdzie te grupy młodzieżowe e, tam by trenowały. A, czyli, bo... czyli jest szansa, że przy jest... okazji tego sukcesu jest, tak, szansa, jest szansa zwrócić szansa uwagę? Zwrócić uwagę e, e, władzom, po prostu gminy, że po prostu ten grosik może po prostu zamiast na coś innego będzie, e, będzie ulokowany, dokładnie będzie ulokowany e, w piłkę. Na pewno te pieniądze nie zostaną zmarnowane, tylko rzeczywiście będzie to widać i wszyscy mogą powiedzieć, że gmina. Czy włodarze gminy dobrze inwestowali, bo z tego po prostu są jakieś efekty, prawda? No to jeszcze takie jedno pytanie, jak już jesteśmy przy temacie wychowanków. Jak dzisiaj wygląda kadra klubu w obecnej sytuacji? Jak wielu wychowanków, a jak wiele, wielu zawodników z zewnątrz? Jaka jest proporcja? Na dzień dzisiejszy to 50-50. Po prostu połowę to są po prostu zawodnicy po prostu z Pcimia lub po prostu z gminy po prostu Pcim, a połowę niestety mówię niestety, no dzisiaj po prostu nie było innej możliwości, bo tak jak mówię za parę lat będą wchodzić, bo już juniorzy młodsi, po prostu to są pierwsze e, owoce po prostu naszych po prostu działań, które po prostu Czyli, mają... czyli jest szansa, że ten sukces utoruje tak, drogę tak, wychowania. Dokładnie tak, po prostu i w tym kierunku po prostu idziemy od sześciu lat gdzie po prostu rzeczywiście te młodzieżowe e, drużyny zaczęły już na Takim bardziej profesjonalnym. Nie mówię, że to jest Barcelona, czy to jest inne, ale na odpowiednim poziomie, żeby po prostu ci młodzi mieli gdzie na miejscu po prostu trenować na poziomie już takim prawie profesjonalnym. Dziękujemy ślicznie za obszerny wywiad. Dziękuję. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Dziękuję I bardzo. I mamy nadzieję, bardzo. że wszystkie te. Że dzisiaj się będziemy cieszyć. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I tak było. Kciuki.